Pete! Pete, obudź się! Obudź się, stary! No, obudź się! Ten Spider-Man jest popsuty. Chciałbym go wymienić na nowe. A, może być ten. Miles, uciekaj stąd! Gościu, weź, zjeżdżaj! Stąd! Co to było? Jak to w ogóle robię? Indukcja elektromagnetyczna? Ty żyjesz! A twój mentor poległ! Niespodziewany! A ty używasz dłuższych słów niż mi? Bardzo niespodziewany! Nie pozwolę ci krzywdzić nikogo więcej! Bardzo się cieszę, że próbujesz, pajączku! Nie będziesz już wszystkimi pomiarami na świecie! Leżą rozgniecione, to jak wie! Tak! Puszkin z zazdrości się w krowie przekaza! Złość ze mnie! Jesteś godnym przeciwnikiem, pajączku! Potem z wami się nie wywiniesz, Aleksiej! Nie zatrzymać mnie! Nie obchodzi cię, że zniszczyłeś pół miasta? Widzę ciuciu babuszki! Skrzywdziłeś wielu ludzi, Aleks! Żyjesz? Chyba. Ludzie? Wow. Wow. Simon Krieger. Szef działu badań w Roxxon Energia. Miło was poznać. I ciebie. Wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Wam obu. Pokonać Rhino? Solo? Będą z ciebie ludzie. Dzięki. Ale wciąż jest niebezpieczny. A zaraz dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później okazują się jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło.
Świetlana przyszłość. Halo. Ma rację. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Tak. Okej. Bioelektryczność. Wow. No, przyznaję, trochę zazdroszczę. Ej, słuchaj. Na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś testy jutro? Przeanalizujemy napięcie? A, stary, ta, sorki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie, MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chcę, żebym był jej fotografem. Taki wiesz, no, pracowity urlop. O, stary. Ja miałbym zacząć działać solo? Koncertowo dzisiaj schrzaniłem z helikopterem. A potem koncertowo dałeś czadu. Już byłoby po mnie, Miles. Miałem szczęście. Hej, 8 lat to robiłem bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. A, okej. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Koniec. To prawdziwa przysięga. No jasne. Przecież tego nie wymyśliłem. Widzimy się później, Spider-Manie. Jedyny pająku w mieście. Będę tu jedynym Spider-Manem. Będę tu jedynym Spider-Manem. Tylko nie nawalić. Hej, Ganki! Stary! Co? Rhino? No tak. Gdzie jesteś? Dostałeś się do mieszkania? Tak. Twoja mama mnie wpuściła. Porozrzucałem już wszędzie swoje rzeczy i postanowiłem się przewietrzyć w parku. O, super! Zajrzyj w okolice amfiteatru! Muszę ci coś pokazać! To coś Spider-Manowego? Nie mów, że masz kawałek rogu Rhino! Widziałem zdjęcia z tej walki. Totalny chaos. Zdecydowanie coś Spider-Manowego! I to lepsze niż róg! O, budujesz napięcie. Zaraz będę. Ganki pewnie... Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. Ej, patrz! Prezent! Świąteczny, od Spider-Mana! To otwórz! Stary... Załóż to! Zasłonię cię! Co? Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej.
Jak wygląda? Wow. Marsie Moralesie, gratulacje! Przedstawiam ci twój pierwszy super kostium. Skocz na północ po część drugą swojego prezentu. Czyli to połowa prezentu. Jaka jest druga? Dam znać, jak ją znajdę. Witajcie w Tylko Faktach. To ja, wasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, J. Jonah Jameson. Co? Kostiumy Tita automatycznie odtwarzają podcast Jamesona? Gość jest masochistą. Mam dla was przykre wieści. Mój świąteczny, charytatywny odcinek specjalny został odwołany z powodu działań zbirów w maskach! Musi być coś lepszego! O tym słyszałem dużo dobrego! Cześć, jestem Danika Hart, a to jest Danikast. Podcast, w którym przybliżam ludzi na pracę zmieniających miasto. Dzisiejszy temat? Maklerzy giełdowi, uczelnie nastawione na zysk, ludzie, przez których filmiki w sieci same się włączają? Nie! Jasne, że omówimy niesamowitą wygraną Spidermana z Rhino. Danikast subskrybuje i dodaje do ulubionych. To tutaj. Pete zostawił tu pełno sprzętu. Miles, przygotuj się na pierwsze holograficzne wyzwanie treningowe. Te wyzwania są rozsiane po całym mieście. Każde pozwoli ci poznać nowy ruch lub technikę. To koncentruje się na akrobatycznej improwizacji. Zajmij pozycję startową. Holotrening? Wchodzę w to. Na początek walka powietrzna. Walcz z wrogiem na swoich warunkach, a zyskasz przewagę. A teraz popraw atakiem z powietrza. Teraz moje ulubione. Kopnięcie z lotu. Ten holosprzęt to rewelka! Dajcie dobre części, to zrobię wersję przenośną! Start walki, oryginał! Kolejna kluczowa umiejętność, rozbrajanie. Rozbrojeni przeciwnicy są znacznie mniej groźni, a poza tym, jaka to satysfakcja powalić kogoś jego własną bronią. Odbój na koń! Dobra, tak jest! Ale wypas! Brawo, Peter Parker! A teraz połączmy te dwa ruchy. Pytanie w sieć to świetny sposób na gruby wrog. W dodatku wydają przezabawne odgłosy. Łaaa! Plask! Klasyk. Trening bojowy... To twoje? Niespodzianka, orientuj się. Dobra, łapię to. Zatem uwaga. Pora na luźne ćwiczenie. Użyj walki powietrznej i rozbrojenia, aby wyeliminować go. Spider-Braku! Yeah.
wszystko siadło. Masa super sprzętu, który można... No tak. Spider-Man! Na niego! Sprzęt potem!